Za kilogram mąki, litr mleka, 10 jajek i kilogram ziemniaków Polak zapłaci około 15 zł. To mniej niż 1% minimalnego wynagrodzenia. W Wenezueli te same podstawowe zakupy kosztują około 130 tysięcy boliwarów. To jest aż 85% minimalnej pensji. Inflacja sięga niewyobrażalnych 200 tysięcy %, a gospodarka gwałtownie się kurczy. Jak to się stało, że kraj, który ma największe na świecie rezerwy ropy naftowej, nie jest drugą Norwegią? Maria Mazurek, zapraszam na Oko na Świat. W latach 70. XX wieku Wenezuela bogaciła się i kwitła, a wielu mieszkańcom, szczególnie zatrudnionym w sektorze naftowym, żyło się całkiem przyzwoicie. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Kiedy na zakupy trzeba iść z taczką banknotów, które i tak wystarczają na niezbyt wiele, kiedy w kraju szaleje kryzys, brakuje leków i prądu, trudno się dziwić, że Wenezuelczyków coraz łatwiej spotkać za granicą ich kraju. Emigrowały już ponad 4 miliony ludzi. To tak, jakby z Polski wyjechali na przykład wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego i jeszcze kilkaset tysięcy osób. Allá en Venezuela, ¿qué va? Allá no hay vida de ninguna clase. El sueldo no te da para comprarte ni un jabón para bañarte, nada. Así tenga dos, tres, cuatro sueldos, no te sirve de nada. Ci emigranci ratują pozostałych w kraju przed głodem, przysyłając dolary, którymi płaci się na czarnym rynku walutowym. Sprzedawcy, szczególnie ci uliczni, wolą twardą amerykańską walutę od niemal bezwartościowych boliwarów. Ale też swobodnie ustalają ceny, podbijając je na przykład w czasie zdarzających się tutaj blackoutów, czyli wyłączeń prądu. En cuanto a comprar en la calle, nos quedamos sin comprar porque mucha gente está cobrando en dólares. Entonces, como tú verás, aquí nosotros no ganamos en dólares y está cobrando en dólares. Y el que no está cobrando en dólares se aprovechó de la situación para subir 200, 300, 400%, hasta 1000% los artículos que uno necesita para llevar la casa. Według szacunków ponad połowa mieszkańców Wenezueli żyje w biedzie. W zaułkach Caracas często można spotkać ludzi szukających resztek jedzenia w koszach na śmieci. Władze podnoszą minimalne wynagrodzenie. W 2019 roku zrobiono to 3 razy, w 2018 aż 8. Obecnie najniższa pensja wynosi 1500 tysięcy boliwarów, czyli równowartość około 8 dolarów. Do tego zatrudnieni przez państwo mają dostawać bony żywnościowe warte drugie tyle. To nie pozwala na zbyt wiele. Za najniższą możliwą pensję można kupić mniej więcej 2 tuziny jajek. Ceny zmieniają się błyskawicznie i trudno za tym nadążyć. Nie wiadomo nawet dokładnie, jakie jest to tempo. Władze przestały publikować dane o inflacji, ale według Międzynarodowego Funduszu Walutowego ma ona w tym roku sięgnąć 200 tysięcy %, a w przyszłym 0,5%. Dla przypomnienia, w Polsce inflacja to wciąż poniżej 3%. Maduro utrzymuje kraj gospodarczo tylko dzięki pomocy Chin i Rosji i w mniejszym stopniu innych krajów jak Turcja, Iran. Same Chiny pożyczyły Wenezueli, nie wiemy ile miliardów do końca, ale kilkanaście miliardów dolarów. Gdyby nie to, to ten kraj już dawno by po prostu się zwinął dosłownie. Gospodarka Wenezueli gwałtownie się kurczy. Od 2013 roku zmniejszyła się już o połowę, a według prognoz w 2019 roku ma jeszcze zmniejszyć się o ponad 1/3. Ta zapaść gospodarcza ma miejsce w kraju, w którym nie toczy się wojna i którego nie zniszczyły katastrofy naturalne. Dodatkowo ten kraj dosłownie pływa w ropie naftowej. Wenezuelskie rezerwy tego surowca stanowią 1/4 rezerw całego kartelu OPEC. Jednocześnie ropa, paradoksalnie, Wenezuelę topi. Te udokumentowane rezerwy to ponad 300 milionów baryłek. Więcej niż ma jakiekolwiek państwo na świecie. Wenezuela przebija pod tym względem Arabię Saudyjską i inne państwa arabskie. Iran ma połowę jej rezerw. Jeszcze mniej mają Irak, Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraj rządzony przez Maduro ma niemal 3 razy więcej ropy niż Rosja. Bije też na głowę Kanadę i Stany Zjednoczone. Jak to się stało, że nie jest drugą Norwegią? Ropę naftową w Wenezueli zaczęto wydobywać w pierwszej połowie XX wieku. I niemal od samego początku zyski z tego tytułu czerpała wąska grupa ludzi. Koncesje na wydobycie, na bardzo atrakcyjnych warunkach, dostały koncerny z Wielkiej Brytanii, Holandii i później Stanów Zjednoczonych. Kraj korzystał na kryzysach naftowych w latach 50. i 70., które podbijały cenę surowca, a gospodarka Wenezueli jest od niego uzależniona. Wenezuela na tą ropę postawiła tak naprawdę w latach 70., tak z pełną świadomością. Wtedy był zresztą bezpośredni lot Concordem z Caracas do Paryża. To były takie czasy bonanzy. Kiedy przyszedł taki pierwszy kryzys w latach 80., było widać, że to wszystko się chwieje. I wtedy też nie postawiono na rozszerzanie tej oferty gospodarczej. Z tej naftowej bonanzy ciągle korzystali nieliczni. I wtedy pojawił się Hugo Chavez, który
obiecał zwykłym ludziom, że będzie im się żyć lepiej. Po tym, jak przeprowadzono próbę puczu, o udział w której podejrzewał Amerykanów, Chavez wymienił menadżerów firm naftowych na ludzi niedoświadczonych, ale lojalnych wobec jego władzy. To doprowadziło do zapaści tego przemysłu, żeby na przykład rafinerię w Wenezueli postawić z powrotem na nogi, to wymaga teraz tak ogromnych inwestycji, że Wenezuela kompletnie nie ma na to pieniędzy. No a z drugiej strony oczywiście doszło do tego zwykła korupcja. Pieniądze zarobione w czasach drogiej ropy naftowej Wenezuela z jednej strony wydawała na bardzo potrzebne wydatki socjalne, ale często też po prostu je marnowała. Potem ropa zaczęła tanieć, jej ceny dodatkowo dobiła rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych. Za czasów Nicolasa Maduro było tylko gorzej. Petrodolary płynęły do Caracas coraz mniejszym strumieniem, do tego dołożyły się amerykańskie sankcje. W kraju zaczęło brakować żywności i innych podstawowych produktów. Waluta słabła, a hiperinflacja szalała. Pojawiły się też oskarżenia o sfałszowane wybory prezydenckie. Ludzie wyszli na ulicę, a na polityczną scenę wszedł jeden z liderów opozycji, Juan Guaido. Za przywódcę państwa uznało go ponad 50 krajów zachodnich, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację polityczną. Zaczęły pojawiać się doniesienia o wojskowych z Rosji, wspierającej Maduro i gospodarkę Wenezueli, czy spekulacje o tajemniczych samolotach, które mogły wywozić za granicę złoto. Wszystko zależy od wojska. Gdyby wojsko już na początku tego roku poparło Juana Guaido, to mielibyśmy zupełnie inną sytuację transformacji politycznej w tym kraju. Do tego nie doszło. Z różnych powodów, o których w zasadzie wszyscy spekulują i nie do końca wiadomo, czemu generałowie nie porzucili Maduro. Podejrzewa się, że dlatego, że czekają, aż sytuacja gospodarcza się poprawi, żeby go zastąpić innym człowiekiem, również od nich zależnym. Sytuacja może zmienić się w przyszłym roku, bo trzeba będzie zorganizować wybory parlamentarne. Na razie mieszkańcy Wenezueli są już zmęczeni, także protestami. Kiedy niedawno opozycja próbowała doprowadzić do kolejnej fali dużych protestów, korzystając z tego, że było gorąco w kilku innych państwach Ameryki Łacińskiej, pojawiło się na nich niewiele ludzi. Wiara w zmiany i zapał Wenezuelczyków się wypaliły. Problemy, jak na razie, zostają. Maria Mazurek, Next Gazeta.pl.